Cześć, tu XXXa, dziś kolejny odcinek z Brawl Stars. Jak już możecie zauważyć, wróciłem do nagrywania. Dzisiaj pokażę wam trzy przykłady największych psów w grze Brawl Stars na Solo Showdown. Pomogą mi w tym moi widzowie, Alohaso i Trollix. I oczywiście oni nie są takimi przykładami tych psów, także lecimy. I to jest pierwszy rodzaj psów, takie psy po prostu łażą cały czas za mną. To jest po prostu masakra, nie? I tutaj widać oczywiście jakiś noob i oczywiście on ma go gdzieś i tylko mnie atakuje, nie? To jest tak zawsze. Właśnie się ucieka. No zobaczcie, ten bull może iść na niego, a idzie na mnie po prostu jak jakiś. No zobaczcie tylko to. Patrzcie, może iść na Karla, ale idzie na mnie, no o co chodzi, nie? Takie właśnie są psy w Solo Showdown. To jest pierwszy rodzaj tych psów. Kolejnym rodzajem psów to jest takie coś, dobijacze po prostu. O, tu się klepiemy, uwaga, klepa. O, dobra, i tu jest taki dobijacz, po prostu wyskakuje, żeby dobić z krzaków. Tak. Kolejnym przykładem psów jest taki pies, który po prostu, gdy ja rozwalę skrzynię, to po prostu on podchodzi i zabiera te parę kuby, jak widać. No i jak widać, tutaj był taki pies. I tutaj też chcę rozwalić skrzynkę, uwaga, rozwalamy skrzynię. I czy będzie tu jakiś pies? I oczywiście przyszedł pies i zwinął mi. I współpracują oczywiście. I no, i jak widać się później leją. No i to jest takie, wiadomo, nie? Takie, no, psy. Kolejnym rodzajem psów jest teamowanie się. Próbujemy się steamować. I oczywiście nie teamują się ze mną, tylko się ze sobą teamują. I tak jakby, no, psy, wiadomo. Kolejnym rodzajem psów jest takie coś, że gdy się teamujemy, to gościu niby się teamuje, nie? A tak naprawdę to udaje i oszukuje. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli też się spotykacie z takimi przykładami psów na Solo Showdown, to napiszcie w komentarzach i to z jakim przykładem. No i co, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subskrypcję obowiązkowo, jeżeli chcecie megaboxy, nie? Wiadomo, bo są takie megaboxy, 10 megaboxów jest, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. To nie jest clickbait, oczywiście. 10 megaboxów już mój widz jeden jest bardzo zadowolony, bo dropnęłem mu Mortisa i Crowa z tych 10 megaboxów, także jak widzicie opłaca się subskrybować mój kanał. No i dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!